Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do ludu: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który mnie posłał. Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u proroków: oni wszyscy będą uczniami Boga. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca. Jedynie ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje. Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. Oto słowo Pańskie. Najdostojniejszy księży arcybiskupie Władysławie, czcigodna i droga rodzino z bratem księdza biskupa Adama, przewielebni kapłani, przedstawiciele kurii biskupiej, gdzie biskup Adam przez wiele lat pracował, rektorzy i wspólnoty trzech łódzkich seminariów duchownych, którym w naszym diecezjalnym przez wiele lat rektorem i profesorem był biskup Adam, czcigodni kapłani, członkowie kapituły archikatedralnej, gdzie ksiądz biskup Adam był dziekanem, księża proboszczowie z parafii, w których posługiwał duszpastersko ksiądz Adam Lepa, Dobronia, wraz z pocztem sztandarowym tamtejszej straży pożarnej, z Łodzi z Przemienienia Pańskiego, ze świętej Urszuli Leduchowskiej, z parafii Niebowzięcia Matki Bożej na Bałutach, no i z macierzystej parafii świętego Wojciecha, z której ksiądz biskup Adam pochodził. Wszyscy kapłani, którzy z potrzeby serca dzisiaj jesteśmy, by modlić się za drogiego nam biskupa Adama. Drodzy wierni przyjaciele, wychowankowie, dziś zgromadzeni tutaj w pierwszą rocznicę odejścia do wieczności biskupa Adama. Po owocnej misji ewangelizacyjnej wśród Samarytan Filip otrzymuje polecenie anioła, aby udać się w okolice Gazy. Wstań i idź około południa na drogę, która prowadzi z Jerozolimy do Gazy. Jest ona pusta. Wezwanie, by opuścić dopiero co ewangelizowane miasta i udać się na teren pustynny, mogłoby wydawać się Filipowi nielogiczne. Zostaje wezwany, aby usunąć się na bok, odejść na teren jałowy, pustynny, niepłodny. Nie wiadomo, kogo Filip miałby nawracać na mało uczęszczanej drodze wiodącej do opustoszałego miasta i po nawróceniu wielu w Samarii. Polecenie to musiało mu się wydawać absurdalne. Bóg jednak często sprawdza wiarę człowieka za pomocą takich poleceń. Siać ziarno Słowa Bożego tam, gdzie po ludzku nie ma ono szans na wzrost. Urzędnik napotkany przez Filipa zarządzał skarbcem królewskim, był więc bardzo wysoko postawiony, wpływowy i bogaty. Etiopczyk nie jest nam znany z imienia, ale wiemy, że odbywał bardzo długą pielgrzymkę, bo liczącą ponad 4000 kilometrów i to w jedną stronę. Musiał przeprawić się przez Sudan i Egipt. Był człowiekiem pobożnym. Wracał z Jerozolimy, gdzie złożył ofiary Bogu Izraelitów.
W drodze czytał żydowskie księgi prorockie, lekturą jego była księga Izajasza. Filip, widząc głód duchowy Etiopczyka i jego otwartość na słowo, wytłumaczył mu interesujący go fragment, a następnie opowiedział dobrą nowinę o Jezusie. Mówił w tak przekonujący i autentyczny sposób, a zarazem z takim entuzjazmem wiary, że słuchający go Etiopczyk zapragnął chrztu. Oto woda, powiedział dworzanin, cóż przeszkadza, bym został ochrzczony. Kazał zatrzymać wóz i obaj, Filip i dworzanin, zeszli do wody i ochrzcił go. Pierwszym owocem jego nawrócenia jest radość poznania Chrystusa, którą nowo ochrzczony Etiopczyk będzie dzielił się na dworze królowej Kandaki. Misja świadczenia o Jezusie wymaga posłuszeństwa Duchowi Świętemu, a nadto pokory i gotowości czynienia nawet tego, co po ludzku wydawać by się mogło mało znaczące. Pójść na pustą drogę do jedynego może w tym czasie podróżnego i rozmawiać z nim. Spotkanie, które rodzi wiarę, a potem także i chrzest. Jak piękny jest Kościół, który rodzi nowe dzieci do wiary, wpierw budząc w ich sercu głód Boga, bo dać bliźniemu Chrystusa i Chrystusowi ofiarować spotkanie z bliźnim to tajemnica ewangelizacji. Dziś, kiedy wspominamy zmarłego przed rokiem biskupa Adama Lepę, wracają też i obrazy, i sytuacje z nim związane. Księdza Adama Lepę poznałem w latach 70. ubiegłego wieku, jeszcze w czasach mojej formacji seminaryjnej, jako kapłana, wikariusza parafii Przemienienia Pańskiego w Łodzi, a zarazem wykładowcę mass mediów w naszym wyższym seminarium duchownym. Jego bogata wiedza, połączona z pasją dzielenia się z nami owocami swych przemyśleń i zdobytej wiedzy, zadziwiała nas. Bliżej doświadczyłem jego bogatej osobowości, kiedy został przewodniczącym komitetu organizacyjnego pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II do Łodzi, w tym to komitecie z woli biskupa ordynariusza Władysława Ziółka i ja miałem zaszczyt uczestniczyć. Spotykaliśmy się wówczas z ludźmi pracującymi w różnych państwowych i miejskich urzędach i instytucjach, także w najmniej życzliwej Kościołowi milicji obywatelskiej. Jakże różne reprezentowali oni światopoglądy, podejście do osoby Ojca Świętego i Kościoła. Rozmowy były trudne, niekiedy nawet bardzo trudne. Ksiądz prałat Adam Lepa wykazywał nadzwyczajną kulturę, spokój ducha i wewnętrzną pogodę. Miał cechę, którą nazwałbym empatią duszpasterską. Starał się za wszelką cenę zrozumieć rację przeciwnej strony, uszanować je, a potem ze spokojem i w cierpliwy sposób uzasadniać nasze spojrzenie na dar wizyty papieża w Łodzi. Nawet wówczas, gdy wobec niezmiennego oporu z ich strony doszło do impasu w rozmowach przygotowawczych, nie okazywał zdenerwowania, lecz szukał sposobu, jak z pomocą ich zwierzchników powrócić do rozmów i posuwać dalej kwestie przygotowań. Tym wzbudzał później szacunek również wśród nich. Miał jasny sposób patrzenia, mądry w przekonywaniu i uzasadnianiu racji strony kościelnej. Więc kiedy pół roku po swej wizycie w Łodzi Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł księdza Adama Lepę do godności biskupa, z wielką radością i zadowoleniem kapłani i wierni przyjęli tę wiadomość. Jako biskup chętnie uczestniczył w spotkaniach duszpasterskich z nauczycielami, młodzieżą, z kombatantami, ludźmi rzemiosła, z przedstawicielami ciężkiej pracy fizycznej i ludźmi pióra i uniwersytetu, z przedstawicielami biznesu, artystami i nawet ulicznymi żebrakami. Z każdym znalazł temat do rozmowy. Tym wzbudzał szacunek i wdzięczność. Był pasterzem uśmiechu i dobrego słowa. Dziś pierwszą rocznicę jego odejścia do wieczności z tym większą mocą ukazuje się prawda, iż Ewangelię należy głosić nie tylko słowem, ale własnym życiem. Im bardziej jest to czynione w sposób cichy i pokorny, radosny i bezpośredni,
tym piękniejszy wydaje owoc. W pamiętnym roku 1987 ojciec święty Jan Paweł II na łódzkim Lubinku głosił, że człowiek potrzebuje pokarmu. Pokarmu i napoju, aby mógł żyć. Potrzebuje pokarmu i napoju ludzkie ciało, organizm, aby mógł żyć, rosnąć, rozwijać się, pracować. Jest to pokarm życia doczesnego, podkreślał Jan Paweł II, życia przemijającego, które kończy się śmiercią. Potrzebuje też pokarmu, ciągnął dalej, i napoju ludzka dusza, aby mogła wytrwać w wędrówce do życia wiecznego. Człowiek potrzebuje Eucharystii, aby mógł żyć na wieki tym życiem, które jest z Boga samego. I po mszy świętej ojciec święty dopowiedział jeszcze. Wiecie dobrze, moi drodzy bracia i siostry, że święty Piotr miał łódź. Nie miasto łódź, prawdziwą łódź rybacką. Do tej łodzi zabierał nieraz Pana Jezusa i z tej łodzi Pan Jezus nauczał. Raz też po wyjątkowym, cudownym połowie ryb powiedział Pan Jezus Piotrowi, nie bój się, bo Piotr aż się zląkł takiego wielkiego połowu. Powiedział, nie bój się, bo odtąd już będziesz ludzi łowił. Na pewno się bardzo zadziwił Szymon Piotr, rybak prosty, który wiedział, na czym polega łowienie ryb, ale ludzi? I potem się wszystko stopniowo wyjaśniło. I wiedział Piotr, i wiedzą jego następcy, następcy apostołów, wszyscy biskupi, kapłani, że łowić duszę, to znaczy dawać tym ludzkim duszom ciało i krew Pana Jezusa. To znaczy doprowadzić je do uczty eucharystycznej, która jest zapowiedzią uczty niebiańskiej. To znaczy doprowadzić do komunii świętej. W Ewangelii czytanej dzisiaj w Kościele Jezus uczy, że Bóg karmi nas swoją miłością, czyli chlebem, którym jest Jego ciało za życie świata. Kto przyjmuje ten pokarm, nie umrze. Człowiek pełen miłości jest bowiem niezniszczalny. Odejdzie z tego świata, ale jego odejście będzie zwycięstwem i początkiem czegoś nowego, jeszcze wspanialszego niż życie jego na tym świecie. Ufamy, że Bóg w swoim miłosierdziu nagrodzi biskupa Adama, wiernego szafarza Eucharystii, udziałem w niekończącej się uczcie nieba. Amen.